naszą podświadomość. W supermarkecie panuje precyzyjnie określona temperatura. W zimie poczujemy przyjemne ciepło, natomiast w lecie odpowiedni chłód, który skutecznie zniechęci nas do wyjścia na zewnątrz. Następnie słyszymy muzykę odpowiednio do danej pory. Na przykład na święta Bożego Narodzenia usłyszymy muzykę z motywem świątecznych dzwoneczków. Pozwala to nam zrelaksować się i myśleć tylko i wyłącznie o zakupach. Sprzedawcy chcą nas bowiem zatrzymać u siebie jak najdłużej. Okazuje się bowiem, że im dłużej czasu spędzimy w sklepie, tym więcej rzeczy w nim kupimy. Nie bez znaczenia jest też światło. Odpowiednio ustawione lampy sprawiają, że dobrze wyglądamy w jakimś ubraniu. To samo tyczy się produktów spożywczych. Dobre oświetlenie sprawia, że wyglądają znacznie lepiej. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na naszą podświadomość, jest zapach, który z nas oparłby się bowiem w świeżutkiej, pachnącej bagietce. Technika ta nazywa się aromamarketingiem i jest coraz popularniejsza w Polsce. Sprzedawcy chcą stworzyć w ten sposób rodzinną, domową, niemal atmosferę. Niezwykle ważny jest też układ sklepu, a więc rozmieszczenie poszczególnych stref z produktami. Okazuje się, że strefy z żywnością, a więc z rzeczami, które kupujemy zdecydowanie najczęściej, zawsze ustawione są na końcu budynku, po to, aby zmusić nas do przejścia przez cały sklep. Po drodze spotkamy być może produkty, które przyciągną naszą uwagę i znajdą się w naszym koszyku. Przedmioty są też ulokowane w odpowiednich grupach, a więc obok zeszytów znajdziemy długopisy. I kupując zeszyt, kupimy też długopis, ponieważ na pewno się do czegoś przyda. Warte odnotowanie jest też fakt, że klienci zawsze idą prawą stronę alejki, a półkę zaczynają oglądać od lewej strony. Sprzedawcy wiedzą dzięki temu, gdzie ustawić dany przedmiot, abyśmy od razu na niego spojrzeli. Jedną z najpopularniejszych form zachęcenia do kupna danego produktu jest wywieszanie haseł z napisem promocja. Zazwyczaj plakaty takie utrzymane są w żółto-czerwonej kolorystyce, ponieważ właśnie ten zestaw barw najbardziej pobudza nas do działania. Plansze takie pozwalają nie tylko pozbyć się resztek towaru, ale też pomagają zapomnieć, co się nam podświadomy sklep jako tani. Hasło z napisem promocja najczęściej umieszcza się z dala od wejścia, aby przebyć do nich długą drogę. Chyba najbardziej znaną sztuczką wykorzystywaną przez sprzedawców jest stosowanie cen z końcówkami 9,9. Podświadomie zakrąglamy wtedy cenę w dół, czyli zamiast 9,99 powiemy, że coś kosztowało 9 zł. W głowie zapala się też nam lampka okazja, ponieważ twierdzimy, że po wzięciu kilku sztuk cena znacznie się obniży, na przykład 3 razy 9,95 to już 29,85, a więc teoretycznie sporo mniej niż 30 zł. Bardzo dobrze widać to w przypadku drogich produktów, kiedy zamiast 199 zł mówimy, że coś kosztowało 190. Niby to na nas nie działa, ale jednak sprzedawcy doskonale wiedzą, że wpływa to na naszą podświadomość. Fałszywi doradcy najczęściej spotykani są w sklepach z odzieżą i elektroniką. O co dokładnie chodzi? Kiedy pytamy się sprzedawcy o pomoc w wyborze jakiegoś produktu, on może nam powiedzieć: wie pani co, polecając sprzedawać ten produkt, ale ja posiadam w domu ten, on się próbuje naprawdę bardzo dobrze, więc proszę kupić ten. Musimy być świadomi tego, że sklepy posiadają swoje ściśle określone plany sprzedaży, tak więc ciężko liczyć na szczerą opinię. Przy kasach czekają na nas stoiska z botanikami, lizakami i innymi słodyczami. Kiedy czekamy w kolejce, czasami działając pod wpływem chwili, wrzucimy coś do naszego koszyka. Wiąże się z tym fakt, że nie wszystkie sklepowe kasy są naraz otwarte. Robi się to po to, aby sklepowe kolejki miały odpowiednią długość, byśmy mieli wystarczająco dużo czasu do zapoznania się z asortymentem. Jak widzicie, lista jest całkiem długa, to i tak nie wszystkie sztuczki stosowane przez sprzedawców. Jest więc jakaś rada na uniknięcie tych pułapek? Przede wszystkim warto robić listę zakupów i ściśle się jej trzymać. Pozwoli to nam na skupienie się tylko na niezbędnych przedmiotach i nie zwracanie uwagi na innych produktach. Warto też pamiętać o tym, aby nie chodzić do sklepu będąc głodnym, ponieważ kiedy jesteśmy głodni, no to automatycznie chcemy coś zjeść. A jak czujemy wyższą bagietkę, no to oczywiście ją kupujemy, a potem okazuje się, że na przykład całej nie zjemy i niepotrzebnie ją kupiliśmy. Pamiętajmy też o tym, aby kupować warzywa i owoce duże. Pozwoli to uniknąć sytuacji, kiedy potrzebujemy na przykład 1,5 kg ziemniaków, a w sklepie są tylko płatki 2-kilogramowe. Wtedy niepotrzebnie przepłacimy za dodatkową ilość. No i przede wszystkim korzystajcie z tego, co macie w kieszeni, a więc ze smartfonów. Nie bójcie się porównywać ceny, ponieważ sprzedawca nie może zabrać wam ich gorąco. Dzisiejszy ekspertyzie to już wszystko. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Nie pamiętajcie, żeby koniecznie zasubskrybować ten kanał. Wtedy będziecie na bieżąco z wszystkimi najnowszymi filmami. A kolejny odcinek już za tydzień w środę o 18. Jak zawsze, będzie ciekawie. Cześć! Podrzucamy oszuści. Play!
Orange. O 6 tacy i tacy.